Dobrze, witam Was kochani bardzo serdecznie. Mam taką ciekawostkę dla Was, chciałem Wam coś pokazać. Jako kucharz zawodu, jako pasjonata gotowania, który robi, no i w stosunku, że robię dietę. Popatrzcie na te jabłka. Widzicie, te jabłka są ładne, piękne, czerwoniutkie, świecą się bardzo ładnie. Błyszczące. Błyszczące, tak jakby ktoś się wypastował w oleju, wysmarował ten. Bardzo dziwne te jabłka. Ja znam różne gatunki jabłek, smakuję, lubię jabłka jeść. Robimy różne ciasta, desery, używamy jabłek do różnych rzeczy. No i coś mnie tknęło, słuchajcie. No, dziwne te jabłka, tak? Dziwnie wyglądają, prawda? Nie są naturalne, nie wyglądają jak naturalne. Co się stanie z tym jabłkiem? Co tu jest takiego na tym, co z tym jabłkiem jest nie tak, bo ono no piękne, przepiękne, błyszczy się. No, na wszystkie strony. Na drzewie takie jabłka nie rosną, prawda? Ale ono jest piękne, twarde. Nie ma nigdzie nic, żadnej rysy, żadnej kancery. Po prostu jabłko marzenie. No tak. Nastawiłem wodę. Zagotowałem wodę. Wrzątek. Żeby Wam pokazać ciekawą rzecz. I przestrzec Was tak naprawdę. Jak kupujecie jabłka, po prostu uważajcie, bo te jabłka po prostu oczywiście są zdatne do zjedzenia, ale popatrzcie, co się teraz wydarzy z tym jabłkiem, gdy chcemy je umyć i polejemy wrzątkiem skórę. Jabłko zmieniło kolor. Jabłko zmienia kolor. To jedna rzecz. A druga rzecz. Na jabłku jest warstwa takiej dodatkowej. Zobaczcie, co się dzieje. Tak jakby było czymś powleczone po prostu. Jest nienaturalne. Jest. I teraz jak umyjesz, będzie różnica pomiędzy jednym a drugim. Tak, jak to wszystko... Nie bo normalnie, bo to zobaczcie, co się stało. Powstała warstwa, jakby było ono oblane jakimś woskiem. Czymś, to normalnie schodzi. O, można to... O, popatrzcie, co się dzieje z jabłkiem. Popatrzcie. To nie jest. Naturalne jabłka tak nie mają. Więc bezpiecznie jest takie jabłko obrać ze skóry po prostu. A gdy jest... Patrzcie, to normalnie po prostu ja umyłem jeszcze to pod bieżącą drugi raz wodą. Po prostu to jest niewiarygodne. Na tych jabłkach jest dziwna taka no nie wiem, jak substancja. To określić. Jakaś substancja, które to jabłko po prostu, no ono faktycznie ładnie wygląda. Ja je już umyłem, zlałem wrzątkiem. Mogę zrobić to jeszcze raz. No. Żeby nie było, jest wrzątek, woda gorąca, nie będziemy co chwilę nastawiać. Po prostu z tego jabłka schodzi ewidentnie coś na tym jabłku było i jest. Ale oczywiście ono to jabłko jest zdatne do zjedzenia. Jak się je obierze, tam jest wszystko ten. Ono nawet nie zmiękło, słuchajcie. W momencie, gdy je pod wpływem wrzątku, nic się z nim nie dzieje. Ale patrzcie, co się dzieje na skórze. Nie ruszaj chwilę, to będzie można... Popatrzcie, co się tutaj wydarza. To tak wygląda, jak opalony człowiek na słońcu i potem jak schodzi komuś skóra, opalenizna, jak to się mówi, tak? No, dosłownie. Popatrzcie, zobaczcie, co tu na tym jabłku się dzieje. Normalnie pod palcem jest jakby jakaś mącz. No i teraz macie, to jest jabłko jeszcze przed wrzątkiem, a to drugie już jest po umyciu, dwukrotnym, po polaniu wrzątkiem i wygląda to tak. Sami zdecydujcie, jak na to zareagujecie. Proszę bardzo, dwa jabłka, piękne, rumiane. I to tyle, co chciałem Wam przekazać. Takie ostrzeżenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i nie wiem,
myślę, że to ostrzeżenie przyda się każdemu, bo nie warto się truć, nie wiadomo ten, ale mówię, w większości sklepów trzeba przyuważyć po prostu. Zbyt takie jaskrawe jabłuszka są bardzo podejrzane. Dziękuję i do usłyszenia. Tu jest w porządku jabłko, bo lakierowane. On nie jest w porządku. No. Żadne z nich nie jest w porządku jako ten, ale jak je obierzemy, normalnie można je zjeść, nie ma problemu. No, a tutaj jest polakierowane i tak jakby ten lakier z tego jabłka pod wpływem gorącej wody zszedł częściowo. Niecałkowicie. Dlatego lepiej to jabłko obrać i tak. Nie jeść skórki, nie dawać dzieciom i samemu nie ryzykować. No w zależności kto ile jabłek spożywa, to wiadomo. Nie ma co się łasić na jakieś, nie wiadomo, przepiękne, bo nie zawsze piękne jest dobre i wartościowe. Tak. Bo nie jak to się mówi, przysłowie mówi, nie wszystko złoto, co się świeci. O tak, dosłownie.